Pani Anna realizowała swoje pasje w młodzieżowym kole teatralnym Elipsa, której celem było uwrażliwianie młodych ludzi na piękno, współdziałanie w grupie, kreatywne myślenie, spontaniczność i umiejętność autoprezentacji. Wspólnie z młodzieżą wystawili kilkanaście spektakli teatralnych, monodramów, m.in. Ptaki, drzewa, wiatr, Przychodzić i odchodzić, Trzy po trzy, Szczury. Nie tylko dla białskiej publiczności, ale również na ogólnopolskich przeglądach teatralnych. Angażowała się również w inne wydarzenia artystyczne i była ich inicjatorem, m.in. Strachy Polne, Noc Poezji Zaduszki Artystyczne czy Bialski Karnawał Teatralny. Wielkie brawo. Myślę, że spotykamy Panią tutaj w amfiteatrze na jednym z najważniejszych momentów Pani życia. No, jednym z ważnych, tak. Tak. Dużo się na to złożyło, na tą nagrodę? Nie mam pojęcia, bo to nie ja ją przyznawałam, ale mam taką nadzieję. Chciałabym to powiedzieć, bo ta nagroda, o ile mnie pamięć nie myli, przyznawana zawsze jest ludziom za całokształt. Mam nadzieję, że nie za te 40 lat pracy, bo to chyba nie w tym rzecz, że tylko 40 lat pracy, ale za wszelkie jakieś inicjatywy, działania wykraczające poza taki schemat, tak. Jeśli o to chodzi, to tak. Moją miłością jest teatr i jazz. Jeżeli do tego tak podejść, to tak, bo Jarek jest głównym jakby organizatorem wydarzeń jazzowych, ale ja go wspomagam. Nie obnoszę się z tym i nie mam takiego zamiaru, ale mam nadzieję, że to, że działam w Bielsku Podlaskim Stowarzyszeniu Jazzowym i że go wspieram, że go wspomagam, przyczyniło się w jakimś tam mierze również do przyznania mi tej statuetki. Tym bardziej, że moi podopieczni właściwie od pierwszego festiwalu, no może nie od pierwszego, drugiego albo trzeciego, pomagali jako wolontariusze, sprzedawali płyty, pracowali w szatni. Za to mogli się cieszyć po prostu słuchaniem wspaniałej muzyki w najlepszym wykonaniu. Ten Jarek, to może wyjaśnijmy naszym widzom, Jarosław Michaluk, tak? Tak. Jarek jest Stowarzyszenie Jazzowe. Oczywiście, tak. Ale Pani Aniu, dzisiaj Pan Prezydent wspominał o tym, że tak naprawdę ta nagroda również związana jest właśnie z tym teatrem, tak najbardziej z teatrem. Tak. Trochę to tak gdzieś zostało tak liźnięte tylko te spektakle, bo było rzeczywiście ich wiele. Mimo, że nie najważniejsze, bo myślę, że były ważniejsze, które gdzieś tam zaistniały, ale to już nie będziemy się tu licytować tytułami. Mam nadzieję, że tych podopiecznych trochę było. Taki zawsze był mój cel, żeby nauczyć młodzież samodzielnego myślenia i twórczej pracy w zespole, zespołowej pracy. Teatr jest sztuką zespołową. I to jest bardzo ważne. No i obcowania też z najlepszą literaturą, taką, która sprawia wielkie problemy, z którą jak się zderzymy czasami nie wiemy jak ją odczytać, jak do tego podejść, porusza jakąś strunę, ale do końca nie wiemy dlaczego. Dlatego warto się z czymś takim mierzyć. Zawsze byłam zwolenniczką stawiania sobie wysoko poprzeczki. I młodzieży też, ale no, staram się sobie też siebie nie, w tym wszystkim nie oszczędzać. W tle Teatr Słowa, czy to też jedno z Pani dzieci? Nie. Teatr Słowa nie, ale do Teatru Słowa podesłałam, bo wtedy zaczął przychodzić Hubert Paszkiewicz, pan Jan, bo powiem tą historię, jak to się zdarzyło, że zagrał w starej baśni. Pan Jan szukał młodego chłopaka do spektaklu Stara Baśń i ja mówię do Huberta: Hubert, zanim my zrobimy sztukę, a pracowaliśmy nad sztuką o biurokracji, zanim my to zrobimy, to zmierz się z zupełnie inną formą teatru, bardziej klasyczną,
Ja może zechcesz zagrać w starej baśni. Oczywiście Hubert był bardzo też lubił wyzwania, więc jak najbardziej świetnie się sprawił w tej sztuce. Zresztą tam przyciągnął też jeszcze innych młodych chłopaków, bo nie on jeden tam grał. Także zrobiło coś się takiego ożywczego, fajnego w teatrze, że ten teatr taki troszeczkę, teatr seniora stał się takim wielopokoleniowym teatrem i tak już widzę zostało. I Danka przejęła po Janie. Anuta Szaniawska. Tak. Pałeczkę, no i widzę, że sobie świetnie radzi. No daj jej Boże, jak najlepiej. Także zresztą, a propos, z Danusią, żeśmy byliśmy współinicjatorkami. Ja nie sama zainicjowałam Strachy Pony, tylko razem z Danką Szaniawską. Pierwsze Strachy Pony żeśmy razem organizowały. Jeszcze wówczas w Romaszkach. Także było dużo, dużo inicjatyw. No, widzieliśmy się ostatnio na Nocy Poezji. No, w tym roku chciałam zrobić, ale czynniki wyższe nie mogły, spowodowały, że nie będzie. To na koniec zapytam, dosłownie może jedno, takie dwa zdania podsumowania. Czy Biała Podlaska to dobre miasto dla teatru, dla sztuk, dla artysty? Powiem tak. Każde miasto jest świetne, Biała też. Wszystko zależy od ludzi. Czy to będzie Biała, czy Warszawa, czy jakiś Szczebrzeszyn, powiedzmy. Nie ma znaczenia. Ważne, najważniejsi są ludzie i żeby ta osoba, która coś ma, jakiś pomysł, potrafiła zarazić, pociągnąć za sobą. Przez jakiś czas jest fajnie, to nie jest dane na zawsze. Bo to odpływa jak fale oceanu, przypływ i odpływ. Przypływa i odpływa. Ale pojawić się może zawsze, w każdej chwili trzeba być zawsze, zawsze otwartym i zawsze szukać ludzi, może nie podobnie myślących, bo dobrze jest się zderzać z różnymi poglądami, ale o podobnej wrażliwości, po prostu ludzi wrażliwych. Ale myślę, że jest pani właśnie dumna z tych ludzi, którzy, jest ich kilku, którzy łapnęli tego bakcyla, no, łyknęli go. Oczywiście, że jestem, no choćby Hubert Paszkiewicz, Przemek Buksiński, ale też Julka Osowska, Wojtek Piotrow, ci ostatni, Konrad Sawczuk, no i nie wszyscy poszli, czy Elwira Romaniuk, oni nie wszyscy poszli na studia aktorskie, niektórzy tak, ale... Myślę, że i oni dzisiaj, tak jak my, redakcja Radio Biper, są dumni z pani, panie Aniu. Gratulujemy w imieniu naszej redakcji, tych młodych ludzi i tych, którzy kochają teatr. Gratulujemy nagrody. Dziękuję i pozdrawiam tych kochających i teatr, i jazz.